Wow, ile tego! Nie potrzebujesz tych wszystkich zabawek. Wyje jak syrena. Ale dzięki za zabawki. Musimy ją powstrzymać. Hej! Wow! Co? Zostaw mnie w spokoju. Schyl się, kochana. Co powiesz na to? Nie zapomnij mojego autografu. I mój ulubiony ruch. Okej. Twoje zabawki są bezpieczne. Okej. Znowu ty? A to twoja partnerka? Właśnie oddawałam zabawki dziecku. Proszę za mną. Ale ja jestem bohaterką, nie złodziejką. Idziemy. Kompaktowa jesteś. Weź to, kochanie. Co? Jak można kraść rzeczy dzieciom? Ała! Nie jestem torbą. Tu jest twoje miejsce. Chyba tu utknęłam. Chwileczkę, co to jest? Wow! Ała! Ale tajfun! Hej ty, obudź się! Możesz wyjść! Dalej! I dzięki za nocleg! Co to? Dziwna jesteś. O, drzwi są otwarte! Ku wolności! Dokąd się wybierasz? Nie mogę wyjść? Nie mam mowy! W tym więzieniu tylko syreny mogą wchodzić i wychodzić. Więc niech ci się to nawet nie śni. Ach, twarda jest. Co tu zrobić? Spoko, wydostanę się stąd jakoś. Chwila. Mam wszystko, czego potrzebuję do metamorfozy. O tak, to mój klucz do wolności. Nie mogę przegapić tej szansy. Mam pomysł. Mam cię! Nie to. Wydział specjalny. Idealnie. Tak, jojo mi pomoże. Odzyskajmy wolność. Alarm? Wydział specjalny. Zadziałało. Teraz. Trik. Tryb myszki. Jestem. Mam nadzieję, że nic nie zauważy. Chodźcie tu, kamyczki. Tego mi trzeba. Ała! Co za wredna ryba. Puszczaj! Och, daj spokój. Mój nos. Co zrobiłaś? Zapłacisz za to. Nie gryź mnie, głupia rybo. Przynajmniej nie mam pustych rąk. Wytnijmy maskę z czarnego foamiranu. Przymierzmy ją. Mój rozmiar. Teraz ozdobimy ją muszelkami i kamykami. Bez kleju na gorąco się nie obejdzie. Biedronka syrenka. Wraca. To był fałszywy alarm. Wystarczy. Co? Księżniczko, nic ci nie jest? Kto to zrobił? Mów. O czym ty mówisz? Auć! Nic nie widziałam. Co ci się stało w nos? Zaraz to ugryzienie? Chyba skumała. Mam przerąbane. Proszę, proszę. Patrz, udało mi się. Hej, kochanie, ty też tu jesteś? Tak, pijemy sobie herbatkę. Earl Greya z mlekiem. Jaka wyrafinowana. Co tu się dzieje? Prawie skończyłam bransoletkę. Przymierzysz? Podoba mi się. Dzięki. Psst, co ty robisz? Wszystko idzie zgodnie z planem. O czym ona mówi? Dobra, wychodzę. To jakiś żart. Wypuść mnie. Spokojnie, nie skończyłaś herbaty. Biedronko, widziałaś? Mam gadżet do bransoletek. O, przyda mi się. Dziękuję. Nauczysz mnie? Oczywiście. Spójrz. Wow, jakie piękne. To twoje kolory, Biedronko. To cię ochroni. Dzięki, kochanie. Może herbaty? Bardzo chętnie. Proszę. Tylko nie to. O, co tam jeszcze jest? Patrz. Dzięki. Pączek. No i co? Jak to wytłumaczysz? Szukałam czegoś, czym mogłabym panią zadowolić, pani władzo. Przyszłam odwiedzić znajomych. Nikogo tu nie ma. Znowu mam kłopoty. Drugi raz nie uciekniesz. Idziemy. Cela już się za tobą stęskniła. Ale to niesprawiedliwe. Tak jest lepiej. Ach! Zobaczmy, czy umiesz pływać, Biedronko.
A ja myślałam, że gorzej być nie może. Nie, nie mogę oddychać! O, widzę! 10 tysięcy lajków i maska się otworzy. Ludzie, potrzebuję waszej pomocy! Proszę, lajkujcie ten filmik, żebym mogła znowu oddychać. Już prawie nie ma czasu! Super! Jestem uratowana! Dziękuję bardzo! O, jak tu mokro! Co? Moje włosy! Wodorosty! To będzie twoja nauczka. Jasne? O, jestem cała mokra. Uszyję sobie nowy strój. Ale potrzebuję nożyczek. Chyba sobie poradzę. Z czego jest ten materiał? Hej, cześć nowa! Pomóc ci? Jesteś w samą porę. Proszę, przetnij to szczypcami. Wow, jak wygodnie! Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wystarczy. A co z maszyną do szycia? Dasz radę? I znowu mi pomogłeś. Kilka szwów i gotowe. Super! Wow, uwielbiam to. Zadzwonię po pomoc. Kochanie, możesz przyjść? Biedronko, już lecę. Hej, jestem tutaj. Pospiesz się, rzuć. Jesteś najlepsza. To zdecydowanie wystarczy. Pa! Nie zniosę tego dłużej. Przestań już. Bo będzie naprawdę źle. Jesteś taka szybka. Haha, to jest przezabawne. To moja szansa. Dziś jest zdecydowanie mój dzień. Trafiłam w dziesiątkę. Ale muszę się pospieszyć. Co tu robi ogon? Ciekawe, ile za niego płacą. Skibidi, to ty? Potrzebuję tego ogona. Haha, chciałabyś. Daj mi go przymierzyć. Hej, zniszczysz go. Puszczaj, bo rozerwiesz. No to puść. Dobra, co to za hałas? W nogi! Czysto. Co? Hej, zapomniałaś torby. Aha, znowu cię złapałam. Ale to nie moje. Okej. Sama to zrobię. Grzeczna dziewczynka. A teraz chodźmy. Dość spacerów na dziś. Nie uciekniesz. Nawet o tym nie myśl. Ach, przynajmniej teraz mam ogon. Wygląda dobrze. Ale czegoś brakuje. Ciekawe. Na co się gapisz? Chcesz mieć kłopoty? Strzelam 100 razy lepiej. Ty, lepiej ode mnie. Co za bzdury. Zobaczymy, kto tu jest prawdziwym snajperem. Gotowa? To patrz i ucz się. Trumtrik, policja już tu jest. Wow, jest fajna. I co powiesz na to, Biedronko? Najlepszy wynik. Teraz twoja kolej. To moja broń. Znajdź sobie własną. Wredna jest. Co to jest? Może uda mi się połączyć ich moce. Trumtrik. Super, ciekawe ulepszenie. Jestem gotowa. Oto jest. Magia wysokiej precyzji. Frajer, wracaj do celi. Bum! O mało nie zepsułam. Dokładnie tego mi było trzeba. To jest mój styl. Juhu! O, ktoś idzie. Mam cię! Miłego pobytu w więzieniu. Nie masz prawa. O, to Kissy. Hej, możesz odwrócić jej uwagę? Nie ruszaj się. Okej, stój prosto. Klik! Haha, ale mina. To moja szansa. Tak. Wracaj do celi. Świetny połów. Mogę coś przekąsić. Hej, gdzie jest łyżka? Była tutaj. Gdzie ona jest? Pójdę po drugą. To tutaj. Mam świetny plan. Myślę, że wpadnie w tę pułapkę. Ale ja jej nie widzę. Wreszcie, nikogo nie ma. I nikt nie będzie mi przeszkadzał. O, chodźcie, zabawki. Do torby. Już czas. A oto dowody. Teraz już się nie ukryję. Co to jest? Co to może znaczyć? Mam cię! Aaaa! Zabieraj to, tylko daj mi spokój. Nie poznajesz mnie? Więc nie jesteś policjantką.
Powodzenia! Plan B. Łap! O! Trzeba uważać. Teraz idziemy. Gdzie ona poszła? O, tu jest! Kto to? Twoja koleżanka? Nie, a tu jest dowód. Zobacz. Spójrzmy. To prawda. To nie może być pomyłka. Jesteś aresztowany. Ona to wszystko zrobiła? Tak, a tu jest wszystko, co ukradła. Chodźmy cię zarejestrować, złodziejko. Pod ścianę. Tylko bez uśmiechów. Wystarczy. Szybciej. Zasłużyłaś. Dziękujemy za współpracę. Mogę już iść? Tak, idź. Wyjście jest tam. Pa! A co to? Mogę zerknąć? Tylko nie naciskaj. Proszę, nie! Co? To coś? O, to dziwne. Toaleta? Bywa. Teraz nie uciekniesz. Ha, ha! Jestem uratowana! Kochanie, wszystko okej? Okay? Mam nadzieję, że nie jestem za późno. Haha, rozejrzyj się. Teraz ty też jesteś w pułapce. Ała! Dobra, teraz nikt nas nie powstrzyma. Bez swoich mocy Biedronka nie jest dla nas zagrożeniem. A, nie! Biedronka jest teraz tylko robakiem. Ale gorąco. Wow, to bad boy. Lepiej mi ją oddaj. Proszę, wstań. Wow, co to było? Kochanie, uratowałaś mnie! Jeszcze nie widziałaś, co jest w środku. To instrukcja, jak zmienić się w Biedronkę. Marzyłam o tym przez całe życie. Jestem taka szczęśliwa. Zacznijmy od kolczyków. Ale kiedy użyję mocy? O, nie chciałam. Przepraszam. Kochanie, nie spiesz się. Wybacz. Kiedyś byłam taka jak ty. Ale miałam mniej pryszcze. Chodź! Jak fajnie. Cieszę się, że ci się podoba. Teraz czas je zdjąć. Wow! Dzięki, Biedronko. Nie ma sprawy. Chwila, co ty masz na nosie? O, za skórniki? No przecież jestem Biedronką. Niezupełnie. Naprawimy to wysysaczem. Dodajmy mocy i cała naprzód. Ups, trochę przesadziłam. Chwila. Tylko nie to. Wyłącz się. Super. Nigdy w ciebie nie wątpiłam. Świetnie, wracajmy do naszej listy. Musimy zrobić ci kostium superbohaterki. Poczekaj na mnie, zaraz wracam. Okej, to miasto zasługuje na czystego bohatera. Do pralki. Co? Mogę dołożyć? Proszę. No dobra. Czekaj, muszę dodać kilka czarnych kropek do mojego kostiumu. Tryb delikatny. Dzięki. Nie ma sprawy. To mój obowiązek. Świetnie. Jak długo to potrwa? Gotowe. Myślę, że dziewczynce się spodoba. Co jest z tymi Gen Z? O nie, moja peleryna. Hej, gdzie idziesz? Aha, a ja na to. Jestem. Jaki słodki superbohater. Mówisz do mnie? Jestem Spider-Man. Po prostu kocham pająki. Zobacz, co mam. Nie miałabym nic przeciwko jeszcze jednemu. Nie tak szybko. Co? Wpadłeś w moją sieć, Spidey. O nie, muszę to wysłać do Alicji. Co? Wciąż jesteś tym samym Spider-Manem. Koniec żartów. Daj mi swoje moce. O nie. Nie odważyłabyś się. Dzięki. Teraz stanę się o wiele potężniejsza. Haha. Świetnie. Pierwszy krok zrobiony. Proszę bardzo. Pasuje jak ulał. Jest super. Jesteś najlepsza. Możemy skreślić to, co już zrobiłyśmy. Kolczyki i kombinezon. A teraz czas popracować nad torebką jojo. O nie, jestem za słaba po walce z ćmą. O, mam pomysł. Możemy zrobić torebkę bez supermocy. Potrzebujemy tylko mózgu i pistoletu do kleju. Wytnij koło z gumy piankowej i kilka szablonów z foamiranu. Teraz sklej elementy ze sobą. Dodajmy koronkę i połączmy końce z podstawą.
Jeszcze tylko kilka detali. I jojo z Biedronki jest gotowe. Patrz, jakie wygodne. Teraz wytnij groszki z czarnego foamiranu. Gotowe. Pokaż mi. Dziwne. Ej, co z tym jest? Wow, uważaj, mała. Hej, stój. Wow. O nie. Dobrze, że mogę ją namierzyć. Kochanie, obudź się. Wszystko okej? Tego się właśnie bałam. Nie martw się, nic mi nie jest. Coś się stało? Stój, wszystko naprawię. Tak, o wiele lepiej. Kochanie. Trening superbohaterów. A teraz chodź do mnie. Okej, zaczynamy. To łatwiejsze niż skakanie na skakance. Jeszcze trochę. Dobra robota. Biedronko Junior. Piąteczka. O, kochanie, wszystko w porządku? Straciłam trochę na wadze. Bez paniki. Wszystko wróci do normy, prawda? To żenujące. Ale będzie lepiej. Dodajmy trochę eksperymentalnej Coca-Coli. Super! Teraz zanurzamy w niej nasze warkoczyki. Mam nadzieję, że zadziała. Juhu! Jest lepiej niż wcześniej. Wow! Mogę przymierzyć? Oczywiście! Niesamowite! Mini Biedronka! O, uważaj! Supermoce to nie zabawa. Przepraszam, nie chciałam. Jesteś na mnie zła? Kontynuujmy nasz trening, ale tym razem w wirtualnej rzeczywistości. Pokażę im prawdziwe kung fu. Zgoda? To zakładaj. Wow, ale super! Pójdę w bezpieczne miejsce. Co mam teraz zrobić? A macie złoczyńcy, nie wygracie! Nie sądzę, mini robaczku. To będzie łatwiejsze niż myślałem. Wow, ała! O nie! Zawsze muszę wszystko robić sama. Dlaczego jesteś taką niezdarą? O! Ha! Chodź tu, dam ci nauczkę. Dobra, koniec gry. Ups! Wow! Nie wiedziałam, że jest broń. A! W nogi! O co tyle hałasu? Przeszłam wszystkie poziomy! Wyobrażasz sobie? Teraz jestem o wiele silniejsza. Świetnie! Taka superbohaterka jak ty potrzebuje maski. Mam pomysł. Dobra! Po co ją robić, skoro możemy ją narysować? Kochanie, jak się masz? Super! Patrz, podoba ci się? Jest idealnie. Usiądź tutaj. Dobra, Bagbolu. Pomożemy jej? Trum, trik! Zróbmy naszej dziewczynce maskę godną superbohaterki. Owocowe tornado! Teraz wszystko wymieszamy i napełnimy pojemnik. Prawie gotowe. Dodajmy trochę jagodowych czarnych kropek. Robisz ciasto? Wezmę jagódkę. Pycha! Jesteś taka słodka. Zajadaj. Gotowe. Bagbolu, do dzieła. Kochanie, to maska dla ciebie. Dalej. Wow, niesamowite. I tak ładnie pachnie. No, no, no. To dla mnie? Dziękuję. Tego mi właśnie trzeba. Mniam. Chyba ustanowiłem osobisty rekord. Jestem pełny. Skibidi dop, dop, yeah. Darmowy popcorn jest tylko w pułapce, Hagi. Hej, przestań. Proszę, tylko nie mój brzuch. Dobra, potworze. Nie, przestań. Hej, to jakiś błąd? Było blisko. Och, ty. Dobra, widzę, że nie mam innego wyboru. Teraz na pewno będziesz pasować. Witaj w Hagibolu, żarłoku. Wszystko idzie świetnie. Muszę zdobyć kulę Biedronki. Tym razem mi nie uciekniesz. Wow. A masz, złoczyńco. Au, to nie wygląda dobrze. Czy my coś zamawiałyśmy? Hej, dokąd idziesz? Przypominasz mi kogoś. Może mylisz mnie z kimś innym? O,
Twoje zamówienie. Poczekaj chwilę. Mały miś dla małej bohaterki. Niespodzianka. Wow, dzięki, to najlepszy prezent. Kochanie, jestem taka szczęśliwa. Hej, gdzie się podział dostawca? Chwila. Włożę to tutaj. Co teraz, Biedronko? Siadaj, nadszedł czas, żebyś wzięła bagbola. Chyba nie jestem gotowa. To było ryzykowne, ale teraz są w mojej mocy. Zobaczmy. A oto brakująca część. Tak, dokładnie to, czego potrzebuję. Dobra, mały misiu, przejdziemy się? Nie, ona wszystko zepsuła. Jesteś taki słodki. Jesteśmy teraz najlepszymi przyjaciółmi. O, kręci mi się w głowie. Polećmy w kosmos. Nie mogę tak dalej. Tak się nie da. Kochanie, obiad. Zrobiłam ciasteczka. Nie ruszaj się. Mam cię. Pomocy. Trzymaj się, Biedronko. Wow. Wszystko w porządku? Chyba tak. Pyszne. To się przyda. Przetnij to na pół. Teraz narysuj kontury na czerwonym materiale. Wycinaj. Załóż szablony na opasce. Dodaj trochę gorącego kleju. I połącz części ze sobą. Jeszcze jeden szczegół i oczywiście czarne kropki. Przyklej je pistoletem do klejenia. Kochanie, to dla ciebie. Przymierzysz? Dzięki, Biedronko. Jesteśmy. Rozprawmy się z nimi raz na zawsze. Z wielką przyjemnością. Czas dać im nauczkę. Dalej, Biedronko. Sami się o to prosiliście. Spróbujcie tego uniknąć, złoczyńcy. Ups, coś poszło nie tak. Łapać ją! Możemy to rozwiązać pokojowo, kochani. Nie spieszcie się. Moje gardło, nie mogę oddychać. Coś mnie ściska. Zaraz, widzę. Laleczka wodu. Zatańczmy. Co się dzieje? Raz, dwa. Przestań! Makarena. Puść mnie. Jeszcze nie skończyłyśmy. Całkiem nieźle się poruszasz. A teraz super combo. Wybacz mi, ćmo. O, to bolało. Kto jest fajniejszy? Barbie czy Biedronka? Oczywiście Biedronka. A ciebie, blondy, już nie lubię. Jesteś poza światem dziecięcej miłości, więc nikt cię nie weźmie. Nawet Ken cię zostawił. Wysiadka. To z tobą chcę się bawić. Wow, co się ze mną stało? O nie, moja twarz! Nikt mnie nie potrzebuje. Moje życie nie ma sensu. O, nie mogę tego nawet zmyć. Siemka, pluszowi frajerzy. Co się tak smucicie? Co to za miny dziwolągi? O, Barbie, co ci się stało, laleczko? Zostałam porzucona. Już się mną nie bawią. Och, kochanie, ja też przez to przechodziłam. Nie wiem, co robić i cały czas płaczę. Łzy nie ukoją smutku, kiedy Hagi powiedział, że potrzebuje czasu, by być sam. Przeszłam metamorfozę, a on czołgał się z powrotem na kolanach. Przestań płakać, dziewczyno, to działa mi na nerwy. Będę musiała cię wyłączyć. Hej, co jest? Właśnie wyjęłam ci baterię, sorry. Włączmy tryb zabawy. Dzięki, Kissy. Muszę się odświeżyć. Dlaczego mi to zrobiła? Nadal się nie zmywa. O, ręcznik. Przepraszam. O, przepraszam, czy to twoje? Będzie dobrze, nie martw się. O nie, mówiłam ci. Powinnaś tak wyglądać, rozumiesz? Nic nie widzę. Przyłóż zdjęcie do twarzy. Co o tym myślisz? Jesteś cudowna, kochanie.
O, moje włosy. Myślę, że łatwiej jest obciąć je na łyso niż wyczesać. Połamię szczotkę do włosów. O, lokówka. Fajnie, stanę się pięknością, a dziewczynka znów będzie się ze mną bawić. Super! O nie, moja spódniczka. Ta dziura jest wielkości Oklahomy. Zszyjmy to. Zszywaczem? Oczywiście, jest szybki i niezawodny. Nie masz się czym martwić. Jestem trochę stylistką. O, to takie piękne, Kissy. Gdzie jesteś? Jestem teraz częścią twojego stroju. Proszę, nie siadaj. Co jest z twoją twarzą? Dlaczego jesteś taka smutna? Znów jesteś piękna. O, Kissy, a co jeśli ona znowu mi to zrobi? Kissy? Może dzieci lubią teraz inne lalki, jak Rainbow High, Biedronkę. Może powinnam zmienić swój look, ale na jaki? O, cześć! Napiszcie w komentarzach, jaki look mam wybrać. Wszyscy mówią, że Biedronka jest lepsza. Więc będę Biedronką. Kaja! Bam! O tak, to jest to! Teraz jestem Biedronką. Ale wyglądasz jak Barbie. Musisz zmienić wizerunek. O, racja. Zróbmy to. To będzie zabawne. Barbie będzie miała kostium superbohaterki. Hej, Kissy, sprawdź to. Co o tym myślisz? Wygląda fajnie. Mam nadzieję, że pasuje. Patrz, Kissy. Będę jak Biedronka. Muszę tylko doszyć kółka. Au, mój palec. Zaraz umrę. O, tak bardzo boli. Skończyłam kurs pierwszej pomocy. Musisz mocno dmuchać. Dziękuję, Kissy. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Nie martw się, zrelaksuj się, a ja dokończę kombinezon. Wow, jakie to fajne. Uhu! O, co to za pudełko? Ciekawe. Co ja mam z włosami? Jestem teraz ruda? A, teraz rozumiem. Peruki. Podoba mi się. Ale potrzebuję fryzury Biedronki. W ten sposób. Spróbujmy. Fajnie. Wow, świetnie. Kissy, co o tym myślisz? Uwielbiam to, kochanie. Niesamowite. Chwila, co ja mam z rękami? Potrzebuję projektu paznokci Biedronki. Natychmiast. Najpierw pomaluję wszystkie paznokcie czarnym lakierem. Wygląda brutalnie. A teraz czerwone kropki. To jest bardzo fajne. Musi tylko wyschnąć. O, przyspieszę ten proces. Tak. Co robisz? A nie! Pomocy! A, pomocy! O, Kissy, przepraszam. O, co? Potrzebujesz lajków, aby mnie uwolnić. To nie wystarczy. Kochani, pomóżcie mi uratować Kissy. Lajkujcie ten filmik, proszę. Dziękuję. Aha, książki? Ciekawe. Matematyka? Edukacja jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Liczby są takie fascynujące. Zgadza się. 8. Chodź do mnie, piękna. O tak, super. Potrzebuję maski. Ale to nie ten kolor. Pomaluję ją. Wow, świetnie. Uwielbiam matematykę. Jestem teraz superbohaterką. Ktoś potrzebuje pomocy? O, Kissy, gdzie jesteś? Co? W porządku, to sznur ze sznurowadeł. Przykro mi, że tak się stało. Potrzebujesz gadżetów superbohaterki, żeby zdefiniować swoją postać. O, kochani, nie martw się, już mam jeden. Mój pierścionek. Jeśli go potrzesz, dostajesz pyszności. Widzisz? Chcesz spróbować? Nie, jestem na diecie i nie o to mi chodziło. Dobrze, czekaj, zrobię to teraz. Jeszcze trochę. Ostatni szlif.
Co o tym myślisz? Nie rozumiem, o co chodzi? Głuptasku, to kieszonkowe lusterko, robi pyszności, zobacz. Po prostu spróbuj. Możesz przez chwilę nie myśleć o jedzeniu? Musisz nauczyć się chować i być niewidzialną. Zagramy w chowanego? Okej, uwielbiam się bawić. To schowaj się i znajdź dobre miejsce. Raz Mississippi, dwa Mississippi, trzy Mississippi. O, chyba wiem, gdzie się schować. Nie wiem, co dalej Mississippi. Znajdę cię w Mississippi. O, gdzie jesteś, Barbie? Znajdę cię. O, chyba tak. O, to pułapka. Przyznaję, to sprytne. Hej, szukasz mnie? Okej, teraz się schowaj. Raz Mississippi, dwa Mississippi. O nie, gdzie mam się schować? Szybciej, szybciej! Znajdę cię, Kissy! Nikogo tu nie ma! A tu? Będę szukać dalej. Kissy, słyszę twój oddech! Jestem tak blisko i o tym wiesz. Nie. Dobrze, wyjdź. Wygrałaś! Więc gdzie się ukrywałaś? Poczekaj chwilę. Zdjęcie Kena. Kiedyś był moim crushem. Już go nie lubię. Teraz super kot jest moją sympatią. Jest naprawdę przystojny. Ale co jeśli pod maską jest trądzik? Nie bądź głupia, on jest doskonały. Hej, co robisz? To karma dla kotów na wypadek, gdyby był głodny. Kissy, czasami jesteś taka dziwna. Co? Niemożliwe. Dzięki. Miau. Nie, nie. Chcę to. Tak, fajnie. Wow, zobaczę, co to robi. Co robisz? To jest magiczny długopis. Spójrz, rysujesz szminkę i jest szminka. Weź sobie i się pomaluj. O, wiem, daj mi sekundę. Tak, prawie skończone. To szczotka do włosów. Whee! Chcę więcej. Myślę, że to głupie. No dalej, spójrz na te okulary i puder. O, nie potrzebuję tego. O tak, slime, to takie fajne. To bez sensu i głupie. O, dobrze, teraz zmienisz zdanie. Jeszcze trochę? O tak! Czy to anioł, który zstąpił z nieba, czy ja śnię? O, przestań. Dobrze, Barbie, przyznaję, długopis jest fajny. Mówiłam ci! Tak, fajnie. Teraz mam wszystko, czego potrzebuję. Ale gdzie mam to wszystko położyć? W moim kombinezonie nie ma kieszeni. O tak, mój magiczny długopis! Tak, prawdziwy plecak superbohaterki. Właśnie tego potrzebuję na wszystkie moje rzeczy. Zostało mi nawet trochę miejsca. Świetnie. Po co to jest? To dziwne. Nie rozumiem. O, co się dzieje? Nadchodzi pomoc! Trzymaj się, dziewczyno! O, tak się bałam. Dzięki, Kissy, uratowałaś mnie. Jestem Biedronką i wypowiadam wojnę przestępczości i złu. Co? Niemożliwe! Jee! Ona nadchodzi! Wow, jaka fajna lalka! Ach, nigdy nie będę taka fajna. Nikt nigdy nie będzie mnie tak kochał. To niesprawiedliwe! Hej, dlaczego tak się smucisz? Tak dobrze się bawiłyśmy. Widzisz, nawet ta lalka jest fajniejsza ode mnie. Nie mów tak, jesteś świetna. Wiesz, mam pomysł. Bugball da ci część mojej siły. Proszę. Wow, naprawdę? Dzięki, Biedronko. Jak to się otwiera? Wow, to jest prawdziwa siła. Bugball cię zaakceptował. Maska jest taka sama jak twoja. Na co czekasz? Przymierz ją. I co myślisz? Myślę, że mogłabym być mini Biedronką. To niesamowite! I razem tworzymy zespół w kropeczki. Hej, co się dzieje? Bycie superbohaterką to nie tylko noszenie maski. Musisz być silna i mądra. Powtarzaj za mną. Teraz prawa. Gaja! Tak?
Świetnie! A teraz pokażę ci sekretną technikę. Nazywam to potrójnym kolanem. Najpierw obróć nogę w powietrzu. Wow! Nazwałabym to tornadem. A teraz super uderzenie. Chcesz spróbować? Oczywiście, że spróbuję. Najpierw przekręć. A potem uderz. Au! Nie ostrzegałaś mnie, że będzie bolało. To jest za trudne. W takim razie wróćmy do niższych uderzeń rękami. Powtarzaj za mną. Kaja! O, czy to było za dużo? Nieźle jak na pierwszą próbę. Nikt mnie nie ostrzegał, że to też będzie bolało. Dalej, prawie wygrałaś. Biedronko, spójrz. O nie, wygląda na to, że pojawiło się nowe zagrożenie dla Paryża. Musimy to rozgryźć. Punkt obserwacyjny. Nie wydaje mi się, żeby on przyszedł się tutaj uczyć. To jest prawdziwy złodziej. Musimy tam lecieć i powstrzymać tego złego gościa. Idziemy? Mogę go walnąć? Czekaj, mam dla ciebie zadanie. Tornado! Łap książki, Krysiu. Mam je! Sprawiedliwość, Biedronki. Świetna robota, dziewczyno. Co tu dzisiaj zrobić? A, racja. Od dawna chciałam przerobić mój stary plecak. A narzędzia są na wyciągnięcie ręki. Wow, wygląda na to, że Biedronka wkrótce poleci. Muszę tylko połączyć skrzydła z plecakiem. Raz i voilà. Dzięki za pomysł, kochani. Przetestujmy to. Mam nadzieję, że to nie będzie test zderzeniowy. Tak, jest w nim za dużo mocy. Możesz stać się z nim, Biedronko, w plenerze. Krysia wróciła. Wiem, jak ją zaskoczyć. Kiedy znów będziemy ratować świat? Nienawidzę szkoły. Uff, jak się masz? Po prostu świetnie. Teraz nie będzie ci tak trudno zabrać te wszystkie książki do szkoły. Nie będę musiała tam iść? Lepiej. Będziesz miała reaktywny plecak. Chcesz spróbować? Jasne. Odwróć się, pomogę ci go założyć. Proszę bardzo. Dziękuję, Biedronko. Dobra. Mini Biedronko, masz pozwolenie na start. Wow, czy to jest bezpieczne? Do tej pory był tylko jeden test. Czekaj, muszę zmniejszyć moc. Musiałam zainstalować kubki. Czyste zęby to klucz do zdrowia. Wow, masz taki piękny uśmiech. Też chcę taki mieć. Żaden problem. To przez szczoteczkę do zębów. Proszę. Co? Może jest laser? Nie, to najbardziej niezawodny sposób. Pokażę ci. Znasz super kota? Też ma super uśmiech. Najpierw możesz na nim potrenować. Ale dlaczego? Zobaczysz. Chodźmy. Teraz ja też będę musiała myć zęby kota. Każdego dnia kamień i próchnica atakują nasze zęby. Wchodzą w każdą szczelinę. Dlatego są takie niebezpieczne. Ale można je pokonać szczoteczką do zębów. Dobrze. Świetnie. Wygląda na to, że dobrze jej idzie. Patrz, kamień znika. Jak wrogowie pod laserami. Okej, to jest dobra broń. Uśmiech znów jest śnieżno-biały. Teraz też umyję zęby. Świetnie. Ale musisz jeść dużo warzyw, żeby były zdrowe. Proszę, teraz przynieś wszystkie rzeczy z listy. Mam nadzieję, że to ją trochę rozproszy. A ja zrobię swoje. Nic dziwnego, że Paryż jest stolicą mody. A ja potajemnie jestem projektantką. O nie, igła się złamała. Czas więc zmienić zestaw narzędzi. Naprawdę potrzebuję maszyny do szycia. Idealnie. A teraz użyjemy bagbola. Trum, trik. Wow, piłko, jesteś najlepsza. Z tym urządzeniem zrobię wszystko dużo szybciej. Potrzebuję więcej kropek. Skąd mogę je wziąć? Myślę, że mogę otrząsnąć się ze starych. O, czy to sezon na linienie? W samą porę. Teraz mogę nad tym popracować. Wyszyjmy nasze kółka na tkaninie. Uszyłam świetny kombinezon dla mojej partnerki. Ale to będzie wymagało specjalnego elementu. Musi być na to gotowa. Dobra, mam nadzieję, że w mieście wszystko w porządku. Sprawdźmy wiadomości. O, co? Znowu żyje? To niesamowite. Muszę naładować mojego bagbola. Nie rozumiem, zostawiłam go tutaj. Hej, gdzie to się podziało? A, tu jest. Było blisko. Muszę się stąd jak najszybciej wydostać. O nie, ona mnie zobaczy. Kto tu jest? Myślę, że tu nie pasujesz. A masz!
Bugball to nie zabawka. Wróciłam. I mam wszystko z listy. Poczki i pianki? A co one tu robią? Naprawdę. Pianki powinny tu być. Prosiłam, żebyś kupiła warzywa. Co? Patrz. Lizaki, żelki. To nie ta lista. Mam cudowne pomidory. Chcesz spróbować? Dzięki, nie bardzo. Jesteś pewna? Może w coś zagramy? Zjesz danie, na które wskazuje strzałka. Dobra? Niech palec losu decyduje o wszystkim. Nie, nie, nie. Dobra, zjem jednego. Widzisz, to nie jest trudne. Zrobimy to jeszcze raz. Co? Znowu? Co za okropny dzień. O, warzywa do ciebie idą. Ale ja nie idę do warzyw. Tylko smacznego. Co by tu jeszcze dzisiaj zrobić? Zaparzę sobie filiżankę herbaty. Dodam trochę wrzątku. Doskonale. Au, chyba poparzyłam sobie język. To okropne. Muszę chronić ludzi. Będzie pokazywać status napoju. Ludzie zobaczą, czy mogą to wypić, czy nie. Opatentujmy mój lifehack z moimi charakterystycznymi kropkami. Jest pięknie i użytecznie. Spróbujmy. Lubię tę herbatę. Biedronko, zjadłam wszystko. Aha, rozumiem. Czekaj, to może być niebezpieczne. Co? To tylko herbata. Spójrz na kubek, tam jest palec w dół. Musisz poczekać, aż woda będzie chłodniejsza. A może czas zmienić strój? Mam dla ciebie kilka. Trum, trik. Jest za kolorowo. Za wcześnie na maturę. Jestem kapibarą. Kapi co? Żadnych barów, młoda damo. Może sama coś wybiorę. Chodź, zobaczymy. Jak? Wiesz, myślę, że jesteś gotowa. Muszę ci coś pokazać. Zrobiłam to specjalnie dla ciebie. Wow, czy to jest to, o czym myślę? Czekaj, najpierw ja uzyskam dostęp. Teraz możesz to wziąć. Walizka musi przeskanować twoje oko. Będę dla ciebie dobrą właścicielką. Świetnie, możemy to otworzyć. Gotowa? Dziękuję, biedronko. Nawet mi się to nie śniło. I to mój rozmiar. Tak się cieszę, że ci się podoba. Naprawdę chcę zobaczyć, jak na tobie wygląda. Trum, trik. Wow, spójrz. Jestem teraz taka jak ty. Wiesz co? Wygląda na to, że twoja herbata jest już w porządku. Możemy tutaj umieścić znak lajka. Spróbuj. Temperatura jest w sam raz. Co za dzień. Tyle się wydarzyło. Mogę się zdrzemnąć. Super kocie, tak. O, dobrze. Znowu się spotykamy. Teraz już nigdy nas nie rozdzielą. Cóż, biedronko. Nie chcę, żebyś upadła we śnie. Ha, ha, kiedy śpi, wszystko słyszy. Cicho, cicho, biedronko. Dobra, super kocie. Fiu, mam szczęście. A ty nie. Nie potrzebuję świadków. Biedronko, widziałaś mój plecak? Pani biedronko. Śpisz? Biedronko, kto to zrobił? To ten szkieletor i zabrał mojego bugballa. To okropne. Węzeł jest za mocny. Co tu robić? Spójrz, gdzie jest teraz szkieletor. Jest w tej samej szkole, co rabuś. Musisz chronić szkołę przed szkieletem i zwrócić bugballa. Mini biedronka stoi na straży porządku. Przestępcy, strzeżcie się! Jestem z ciebie dumna, mała biedronko. Dawaj! O, idę. Przejdźmy do rzeczy. Wydaje się, że wszystkie myśli szkieletora dotyczą biedronki. A oto zaginiony bugball. Ale tu kurzu. A psi! Co? To znowu ty? Gdzie jesteś? O nie, uciekła. Muszę ci wszystko opowiedzieć. Zobacz, co znalazłam. Wygląda na to, że cię szuka. Więc musimy się upewnić, że mnie nie rozpozna. Pomożesz mi? Możemy coś wypróbować. Jesteś gotowa? Otwórz oczy. Teraz nikt cię nie rozpozna. Wow, dziękuję. Ty i ja jesteśmy świetnym zespołem. Tak. Muszę postępować zgodnie z moim wyglądem. Jestem gotowa. Hej, szukam tu kogoś. Może to mnie szukasz? Nie sądziłem, że moje serce może jeszcze zabić. Nie przypominam ci tej dziewczyny?
Biedronka i gotycka piękność? Nie macie ze sobą nic wspólnego. Twoja kolej, Biedronko. Lewy dolny. Kaja! Ha, już po nim. Musimy to ukryć przed psami. Spójrz, a tu jest bagbol. Udało się! Przekazuję ci bagbola mocą daną mi przez siebie samą. Nie mogę tego zaakceptować. Nie jestem gotowa. Cześć, kochani. Co myślicie? Czy mini Biedronka jest gotowa, by stać się prawdziwą Biedronką? Piszcie w komentarzach. A oto moje gadżety do walki z przestępczością. Teraz są też twoje. Zawsze powinnaś to nosić. I oczywiście plecak i bagbol. Czy naprawdę dajesz mi to wszystko? Dziękuję! Czekaj, ale co ty będziesz robić? Wiesz, całe życie marzyłam o własnym salonie piękności w centrum Paryża. A teraz mogę spełnić swoje marzenie. Zadbasz o miasto. Jestem pewna, że dasz sobie radę. Żegnaj, Biedronko.